Witam, ja nazywam się Bartek Szczęk, a dzisiaj pokrótce oprowadzę Was po Wintercampie. Zaczynajmy! Znajdujemy się właśnie na naszym hostelu, czyli miejscu zameldowania naszych uczestników. Każdy z uczestników przebywa w czteroosobowym pokoju z łóżkami piętrowymi. W pokoju ponadto mieszka z rówieśnikami, czyli osobami w tym samym wieku. Dzień zaczynamy od porannego rozruchu oraz śniadanka w naszej restauracji, ale o restauracji opowiem Wam później. Po pysznym śniadanku przyszła pora na jazdę, a możliwości mamy naprawdę sporo, ponieważ na AWE Parku do dyspozycji mamy takie sekcje jak parkowa, sekcja junior, transferowa, streetowa oraz sekcja urodzinowa. Jak sami widzicie, sekcji jest naprawdę sporo i każda z nich pozwala Wam trenować inne umiejętności. Teraz przechodzimy na coś, co jest dodatkową atrakcją na naszym skateparku, więc zapraszam. Gry i zabawki nie ma sprawki. Na Wintercampie do Waszej dyspozycji jest również sala do grania w kosza i ping-ponga. Oprócz salki do grania w kosza, w wolnej chwili możecie również wpaść na największy park dla fingerboardów. Sami obczajcie. Możecie również wziąć udział w turnieju piłkarzyków oraz ping-ponga. Na każdym turnusie również przysługuje jedno wyjście do kina na świetną bajkę oraz wyjście na park trampolin, na którym dzieje się naprawdę dużo. Podczas obozu posiłki serwowane są w naszej restauracji Everest. Śniadanie, obiad oraz kolacja. Posiłki przygotowywane są na miejscu ze świeżych składników i są naprawdę, naprawdę smaczne. Jeśli jednak złapała Was ochota na przekąskę, tutaj znajduje się barek, gdzie mamy bardzo duży wybór. Na naszym obiekcie znajduje się również największy sklep hulajnogowy w Polsce, Skudiv.com. Masa części, masa hulajnóg, ale to nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że naszym uczestnikom przysługuje darmowy serwis, gdzie nasz wyszkolony zespół pomoże zadbać o stan techniczny Twojej hulajnogi. Okej, mam nadzieję, że zachęciłem Was do obozu. Link do zapisów znajdziecie tutaj, www.skudivcamp.pl i nie pozostało mi nic innego, jak czekać na Was w środku.